Hop. Właśnie tak. I trzy, i dwa, i jeden. Witamy Was w kolejnym odcinku Skoku w Mrok, podcastu, w którym przyglądamy się ciemnej stronie życia. Dzisiaj mówimy dalej o Denisie Nilsenie. Skończyliśmy na początkach jego zbrodni i to dzisiaj będzie dominowało ten odcinek i spojrzymy, co się stało, jak się stało, jakie było modus operandi Denisa Nilsena, jak traktował swoje ofiary i co nam to mówi o jego psychice, o jego przyzwyczajeniach i dlaczego tak długo nie udało się go złapać. 11 października 1979 roku Nilsen próbuje zabić studenta z Hongkongu, Andrew Ho. Andrew udaje się uciec, na jego szczęście. To rok później, nie? Tak? Nie. Po pierwszej ofierze. A, po pierwszej ofierze, tak, no. Tak. Prawie, tak? Bo to jest, tak, 11 miesięcy. Andrew zgłasza to na policję i Denis jest nawet przesłuchiwany. Natomiast on nie pierwszy raz, znaczy nie ostatni raz. Nie ostatni raz, ale on tam im sprzedaje też jakąś gadkę, no i to jest słowo przeciwko słowu, wiadomo jak to już jest. Słowo białego mężczyzny przeciwko jakiemuś gościowi z innego kraju, studentowi. Tak, ale w końcu to tak się kończy, że Andrew nie wnosi oskarżenia. Prawdopodobnie dlatego, żeby tam, był tam tylko na wycieczce jakby, tak? Że musiałby wracać, no to by było, to duża by była jazda, za dużo zachodu na to. Prawdopodobnie też by się tak skończyło, jak się kończyło kilka razy w przypadku Damera, więc no słusznie chłopak uznał, że to chyba nie ma co. I potem mamy taką chyba najgłośniejszą ofiarę Nilsena. Kenneta Okendena albo Okendona, bo to też różnie się pisze, powiedzmy Okendona. Poznaje go Nilsen w pubie 3 grudnia 1979 roku, więc to też to zaraz po tamtej sytuacji. I to jest w zasadzie no 11 miesięcy, dokładnie 11 miesięcy po zabójstwie Stevena. Kenneth ma 23 lata, jest kanadyjskim studentem, który przyjechał na wycieczkę do Wielkiej Brytanii, tam odwiedzić rodzinę chyba i znajomych. Poznają się w pubie. Nilsen proponuje mu, że oprowadzi go po Londynie, na co Ken przystaje bardzo ochoczo. Też się okazuje, że Ken lubi fotografię, więc tam robią trochę zdjęć. I po kilku godzinach wycieczki, spacerów, wracają do mieszkania Nilsena, gdzie oczywiście piją, słuchają muzyki. No i Ken popełnia błąd, duży błąd. Mówi Nilsenowi, że jutro wraca do domu, do siebie, do Kanady. No i to się bardzo Nilsenowi nie podoba, no więc postanawia do tego nie dopuścić. No i co robi? Kiedy Ken słucha muzyki, bo dodajmy, że Nilsen był wielkim melomanem, bardzo lubił słuchać muzyki, daje Kenowi do posłuchania muzyki na słuchawkach. Mówi mu, że to jest super, że musisz słuchać na słuchawkach. I podczas gdy Ken słucha muzyki na słuchawkach, Nilsen dusi go tym kablem od słuchawek, po czym bierze te słuchawki, zakłada sobie, te, którymi dopiero co udusił chłopaka, zakłada sobie na uszy, nalewa sobie szklaneczkę rumu i delektuje się tym rumem, delektuje się widokiem świeżych zwłok i słucha muzyki. I pytanie, co ci to przypomina? Co mi to przypomina? Seryjny morderca, który kocha słuchać muzyki, który zabija do dźwięków swojej ulubionej muzyki. A nie wiem. Hej, Paul! Ogłaszam American Psycho, tak? Phila Collinsa słuchającego. Tak, you know, to tak. Jest coś w tym. Mi też przyszło do głowy, stanął mi przed oczami z Mechanicznej Pomarańczy, z filmów. Jest taka też pokazana, jak bardzo ten główny bohater, który był tam uzależniony od krzywdzenia innych ludzi, taki hardkorowo nakręcony przemocą,
słuchając Beethovena, nakręcał się, że właśnie muzyka Beethovena go bardzo inspirowała do jeszcze większej brutalności, do jeszcze większego krzywdzenia innych. I jest nawet taka bardzo, no zresztą cały film Kubricka, Mechaniczna Pomarańcza, jest jednym wielkim kultowym zbiorem scen, zbiorem kultowych scen, ale jest tam taka scena, jak zaprasza do swojego domu poznane w sklepie z płytami muzycznymi dwie dziewczyny. I tam wchodzi z nimi w taki, no, rozpoczyna orgię właśnie do muzyki, czyli też w jakiś sposób wyzwala z siebie takie napięcie seksualne. Więc tak, to już druga postać z popkultury, którą możemy tutaj doczepić. No i co robi Nielsen? Następnego dnia idzie do sklepu i kupuje aparat Polaroid. Taki aparat, którego używał Dokładnie, Jeffrey i Dahmer. wydaje mi się, że to nie jest zbyt dobra reklama dla firmy Polaroid, ale to chyba jest jakaś taka ulubiona marka seryjnych morderców. I dlaczego? Dlatego, że nie trzeba było wywoływać tych zdjęć, Dokładnie, tak? tak. Wyobraźmy sobie, że taki Dahmer idzie wywołać zdjęcia zwłok, no trochę przypał, nie? No. No więc Nielsen kupuje ten aparat i co robi? Robi zdjęcia zwłokom Kena w sugestywnych pozach. Tych zdjęć chyba nie ma, przynajmniej ja ich nie widziałam. Tak jak zdjęcia ofiar Dahmera można Nie zobaczyć. wszystkie, ale część jest Jest bardzo niestety, dużo. niestety dostępna. No ale ich tam były jakieś setki, a są jakieś tam ileś tam, no ale są dostępne. Ale też dokładnie ten sam wręcz opis jest. W sensie opis nie treści zdjęcia, ale jakby mechanizmu tego, co jest na zdjęciu, że właśnie sugestywne pozy, czyli żeby zachować. To jest chyba po prostu argument za nekrofilią, mi się wydaje, czyli za tą seksualną fascynacją tym martwym obiektem i możliwością ustawienia go jeszcze w taki właśnie sugestywny sposób, jakiś, no, jeszcze bardziej pobudzający. Co jest też dodatkową rzeczą, że to już można nazwać to trofeum w przypadku No i mordercy. też jakby ten element kontroli duży, tak? Więc tak. I co, ale co on jeszcze robi? Co on jeszcze robi z Kenem? On go na przykład sadza właśnie koło siebie na kanapie, ogląda z nim telewizję, Rozmawia z nim chyba. rozmawia z nim, sadza go chyba na krześle, jak wraca z pracy, to mówi: o Ken, dzisiaj miałem taki dzień w pracy, to taka dziwna sytuacja. Po czym... Chociaż to są wszystko jego zeznania. Tak. I też można poczytać albo posłuchać, jakie on to słowa ubiera. Dlatego to jest raczej... Był z jakim. No nie wiem, jakie słowa mam użyć. Był swego rodzaju takim, no, samozwańczym, nie wiem, czy poetą artystyczną, Był, bo duszą. on też pisał poezję, on w Wojsku nawet, Malował, tak. komponował. Ale on taki nadaje, że porównując do takiego zupełnie płaskiego afektu damerowskiego, który jest taką jakby, nie wiem, recytacją po prostu, czy tak, nawet nie recytacją, po prostu przekazaniem informacji suchych, z takim zupełnie bezosobowym głosem, tak w przypadku Nielsena. Właśnie są te jakieś piękne słówka i jakieś tam rozbudowane zdania i porównania, metafory i tak dalej, które pokazują może też taką dziwaczność, a może jakąś histrioniczność z jego strony. Ale on ma też dużo przemyśleń takich na swój temat, na temat życia ogólnie. On jest takim trochę domorosłym filozofem i poetą. I to naprawdę bardzo widać. To są te jego wszystkie teksty, to są trochę teksty takie jak z jakiegoś kiepskiego, jak dialogi z kiepskiego filmu. Nawet podczas wywiadów z nim, sposób jak on, albo ja teraz podążam za własną jakąś fantazją na ten temat i coś tam sobie, Fantazjujesz o Nielsenie? nie to, że fantazjuję, ale jakoś tam go sobie modeluję teraz w głowie, że ten Dahmer to właśnie jakoś bardziej mi się wydaje, że siedzi do przodu z tym papierosem, nie patrzy w oczy, mówi tym swoim głosem powoli i pali tego papierosa, a Nielsen siedzi tak, z tym łańcuchem na swojej szyi, głowa do góry, tego papierosa tak pali i opowiada o swoich I to w taki zbrodniach. natchniony sposób. Jest właśnie na Netflixie jest film, jest dokument, taśmy Denisa Nielsena i te taśmy on nagrał w więzieniu i tam można posłuchać, jak on mówi właśnie, jak on to wszystko ubiera w słowa, tą historię i
To warto posłuchać, bo to jest dosyć ciekawe. No nie spotyka się często czegoś A co takiego. do fascynacji świata takimi tematami, no to jeżeli chodzi o chociażby rzeczone przez ciebie słuchawki, te słuchawki, nie czy do dziś dnia, ale były przez jakiś czas w jakimś muzeum zbrodni. Muzeum Scotland Yardu chyba, O. bo tam w Muzeum Scotland Yardu jest nawet wanna, w której Której on topił, topił. tak. I tu No, jeszcze jakieś rzeczy, są noże, kuchenka, na której kuchnia. gotował te Tak. ciała. Tak, są rzeczy, no. Tak, i słuchawki, którymi dusił, no Tak. więc. Ale wracając do Okendona, bo to jeszcze jest nie koniec tej całej historii. No więc Ken ląduje w torbie, bo w plastikowej torbie i ląduje pod podłogą, natomiast jest też często wyjmowany, właśnie żeby sobie obejrzeć telewizję, żeby tam pogawędzić, żeby Nielsen mógł z nim pogawędzić. I to jest ciekawe, że ta ofiara nie mieści się w tym takim obrazie ofiar Nielsena. On był zupełnie inny. Po pierwsze, on nie był bezdomny, nie był gejem też. Był studentem i to ciężko go gdzieś umiejscowić, bo on zupełnie nie pasuje do reszty. I też dlatego to była jedyna, chyba jedyna, nie wiem o innych, było głośno o tej sprawie. On był faktycznie poszukiwany. Rodzina zgłosiła zaginięcie. I prowadzone było poszukiwanie naprawdę na szeroką skalę. Nawet Nielsen, jak oglądał z nim telewizję, to był w telewizji właśnie apel rodziców, czy było coś o tej sprawie. I Nielsen mówi do niego: o, patrz, Kenny, mówią o tobie. Czy jakieś takie. Znaczy, on to tak oczywiście przywołuje, więc tak, to była duża sprawa. Tak właśnie myślę sobie, bo faktycznie zupełnie odstaje od innych ofiar, ale też mimo, że jego sprawa była głośna, to ja mam wrażenie, że fakt, że on przyjechał z innego kraju, no to też jakoś go trochę anonimizowało to, z tego względu, że nie miał kolegów, przyjaciół, rodziny, nawyków, takich miejsc, gdzie wiele osób by wiedziało, gdzie on jest, gdzie by go szukało i tak dalej, i tak dalej. Tylko jednak no, on tak trochę ad hoc był w tym Londynie, przez co jak zaginął, no to super, że policja go szukała, ale też pewnie właśnie nie za bardzo wiedziała, gdzie, no bo gdzie miała sprawdzać. Nie było właśnie tych ani przyjaciół, kogoś, kto na niego gdzieś czekał i tak dalej, przez co ta zbrodnia też gdzieś pod tym radarem policyjnym pewnie przeszła. W ogóle, ale tak, ale jest to też w jakiś sposób abstrakcyjne, co prawda mówimy dopiero o drugiej ofierze, ale że w ogóle to, no, że to przechodziło wszystko pod tym radarem, nie? Że to nie było na szeroką skalę, że coś się dzieje, że jakieś zbrodnie w Londynie, to jest wielkie miasto i no i No bo właśnie. dlatego właśnie wybierał takie ofiary, przeważnie bezdomne, u których wiedział, że nie będą go szukać. To raz. Po drugie, właśnie ze względu na homofobię, nawet rodziny, to jest bardzo ciekawe, myślę, że to warto podkreślić, nawet już kiedy znaleźli te wszystkie zwłoki i kiedy próbowano je zidentyfikować i wiadomo było, że mężczyźni mniej więcej w takim wieku, że właśnie w Londynie, że może bezdomni, że może geje, sposób, w jaki opisywa, jak ich prasa, i prasa i telewizja, sposób, w jaki mówiło się o tych ofiarach, bardzo taki deprecjonujący, sprawiał, że rodziny tych ofiar nie zgłaszały tego, że być może to jest nasz syn, bo ludzie się wstydzili po prostu. Więc Nielsen dobrze kombinował, po prostu. No i dobrze kombinował, ale to też w jakiś sposób, nie wiem, czy to jest lekcja, z której skorzystamy jako społeczeństwo, ale też pokazująca, jak właśnie ten systemowy rasizm, systemowa homofobia, w ogóle jakikolwiek systemowy podział i dewaluacja dowolnej grupy społecznej prowadzi do takich wręcz no, kuriozalnych sytuacji, no bo bardzo podobną rzecz mieliśmy w przypadku Dahmera. To jego ofiary, te, które przeżyły, tych mężczyzn wykorzystanych, usypianych no, do nieprzytomności i wykorzystywanych, gwałconych, którzy odzyskiwali przytomność, oni sami wstydzili się, bali się zgłosić na policję, bo wiedzieli, że nie warto, że pewnie ich sprawa w ogóle nie będzie poruszana, że będą tylko w jakiś tam sposób mniej lub bardziej bezpośrednio oddaleni czy wyśmiani. I przez to było, no może aż nie użyję może stwierdzenia, że ciche przyzwolenie na jakieś takie super brutalne praktyki, ale brak konsekwencji wobec takich rzeczy. Ale też słyszałam gdzieś w którymś dokumencie, że nie wiem, czy to
Nielsen o sobie tak myślał, czy tak się potem mówiło, że no, Nielsen robił porządek. Tak, że pozbywał się właśnie O! takich ludzi, że to tak jakby robił porządek. 17 maja 1980 roku Nielsen wraca z jakiejś konferencji i na dworcu spotyka Martina Dafeja, 16-latka, który uciekł z domu, chyba. Tak, on uciekł z domu i od kilku dni, a tak, bo on był chyba studentem, jemu się nie podobało to, z czego się miał uczyć, uciekł, bo rodzice mu kazali czegoś, coś tam studiować, uciekł z domu i od kilku dni spał na dworcu, ale to była, przecież nie, to był maj, ale on powiedział, że strasznie tam marzł, nie wiem, No, dlaczego. ale to jest Londyn, nie? To London, tam, okej, no. okay. Tak. No i Nielsen odpala swój scenariusz, zabiera go do domu, karmi go, dusi go. Topi go, on go topi w zlewie, tego topi w zlewie. No i on Dennis się z nim kąpie razem w wannie. Siedzą sobie. I po 2 dniach wsadza go do torby i pod podłogę. Czwarta ofiara Damera, chciałam powiedzieć, Nielsena, to jest William Sutherland, którego poznaje w sierpniu 80 roku. On jest 26-letnią męską prostytutką. No i tak samo zabiera go Nielsen do domu, upija go tam. I co jest ciekawe, Nielsen mówi, że nie pamięta momentu zabójstwa, poza tym, że po prostu pamięta, że go udusił. To też jest ciekawe, też w kontekście Dahmera, bo Nielsen też ma kilka takich. Dużo, no. Kilka takich sytuacji, gdzie nie pamięta momentu, ale mówi, że musiał to zrobić, bo na przykład to potem będzie w przypadku chyba ostatniej ofiary, bo on dał mu omlet i on powiedział, że no musiałem to zrobić, bo przecież omlet nie zostawia na szyi śladów czy Czerwonych coś śladów, takiego. tak. Więc jest kilka takich sytuacji, tym bardziej, że on też się nie wypierał tego. On mówi, no tak, zrobiłem to, ale mówi, że nie pamięta samego momentu, więc to też jest ciekawe. Ja tak myślę, czy to na przykład nie jest tak, że mimo wszystko to są ludzie i ci mordercy, i nawet jeżeli mają jakieś turbo poblokowane tam jakieś zdolności do empatyzowania i tym podobne rzeczy, to jednak są takie, no wręcz instynkt jakiś samozachowawczy, czy emocje, które, takie emocje jak wstręt czy obrzydzenie, które mają nas chronić przed zarazkami, tego typu rzeczami. Że jakoś to działa, co w efekcie w celu jakby integralności tej psychiki, tej osoby, która robi coś złego, odrzuca te najtrudniejsze kawałki, żeby go nie konfrontować, że jakoś znajduje dla nich albo wyjaśnienie, albo właśnie jakoś je wyklucza poza świadomość, poza pamięć, także no coś tam było, zabiłem, pamiętam, no najwyraźniej to się stało, ale że właśnie nie jest zapamiętywany ten najbardziej vivid, ten taki wyraźny, żywy fragment, bo byłby potencjalnie zbyt ciężki do udźwignięcia dla psychiki i właśnie mógłby wywoływać wyrzuty sumienia i inne rzeczy, które dla seryjnego mordercy są zupełnie, no nie chce tego, bo inaczej by nie mógł istnieć czy funkcjonować prawidłowo. Więc może to właśnie ludzki element powoduje, że oni nie zapamiętują tych najtrudniejszych kawałków. Może tak. I potem mamy taką dziwną listę ofiar niezidentyfikowanych. Dziwna jest to lista dlatego, że Nielsen twierdzi, że część z nich w ogóle zmyślił. I też oni w taki dziwny sposób miesiąc po miesiącu następują po sobie, co by wskazywało na to, że faktycznie mógł to zmyślić, natomiast detektyw Jay, ten, który go przesłuchiwał, powiedział, że raczej nie jest to możliwe, bo Dennis opowiadał tak dużo szczegółów i nigdy się jakby w nich nie mylił. Ale, no więc to jest, no więc to jest nie wiadomo do końca, czy... I też dlaczego on miałby to zmyślić, tak? Bo on się tak do wszystkiego przyznawał. On powiedział, że no na początku, tak jak rzucił tam w samochodzie, że było ich 15, czy było tych zwłok 15 czy 16, no to chciał być już słowny, tak? Nie chciał powiedzieć, że no faktycznie było ich tylko 12 tych chłopaków, więc resztę powiedział, że resztę zmyślił. Więc jak było? No nie wiadomo. I tak, mamy, to tak możesz,
Tak może szybko, bo oni faktycznie nic o nich w zasadzie nie wiadomo. Był jeden we wrześniu 80 roku, jakiś irlandzki robotnik w skórzanej kurce. Tyle wiadomo. I to podobno Nielsen powiedział, że zmyślił. Potem mamy w październiku 80 roku męską prostytutkę o jakichś cygańskich cechach. Nielsen potem powiedział, że może to był Filipińczyk, może to był jakiś Meksykanin, nie wiadomo. I potem jest ciekawa historia październik, Dziesięć, listopad jedenaście, 11, to jest listopad. listopad. W listopadzie Denis poznaje 20-latka angielskiego włóczęgę, którego no oczywiście zabiera do siebie do domu i dusi go we śnie. I to, co on pamięta o tej ofierze, to jest to, że tak macha nogami, jakby jechał na rowerze. Więc to o nim zapamiętał. I co jest tutaj bardzo ciekawe, również w kontekście Dahmera, to jest to, że jak ten chłopak poszedł spać, to Nielsen oglądał Shining film, Lśnienie, i powiedział, że ten film tak go nakręcił do mordowania, że zamordował tego chłopaka. Co też jest ciekawe. Jakieś takie poszukiwanie, nie wiem, przyzwolenia w otoczeniu czy coś. Jest akurat w Lśnieniu jest ten Mordercza energia. tak, jest mordercza energia naprawdę, bo od razu mi jakby nie lecimy zgodnie z jakimś scenariuszem, nie wiedziałem, że dasz ten teraz przykład tego śnienia, a akurat śnienie bardzo, bardzo lubię i książkę i film. I jest tak, że w filmie Lśnienie możemy zobaczyć proces, w którym ten główny bohater, pisarz, popada w tą psychozę, która jakby coraz bardziej czuje wrogość w stosunku do swojej rodziny i jakby nakręca się na to, że finalnie jest gotów ich zamordować. I to jest jedna rzecz, więc faktycznie taka energia coraz większej złości i chęci zabijania jest w tym filmie bardzo wyraźna. A po drugie, nawet jest scena, którą można gdzieś tam sobie na YouTubie znaleźć, jak Jack Nicholson przygotowuje się do jednej sceny, to jest tak jak między ujęciami się nagrywa, co tam się na planie dzieje, to widać, że właśnie trzyma chyba siekierę w ręce, czy jeszcze jej nie trzyma i tak się tam kręci, tak właśnie się nakręca, żeby jak się będzie tam klapsy, że zaczną kręcić, to żeby miał tą złość w oczach i takie gotowość do mordowania. Więc faktycznie ten film ma w sobie taką dawkę, która, no, osobę, która potrzebuje spustu, no to może być taki spust. No i mamy późny rok 80. I te zwłoki zaczynają już trochę tam śmierdzieć. Bo tych zwłok jest tam teraz sześć, bo pierwsze zwłoki zostały już spalone na samym początku, nie na samym początku. Znaczy tak, jakby w pierwszym ognisku. I teraz mamy znowu sześć ciał. I Nielsen, bo te zwłoki naprawdę zaczęły już śmierdzieć, tam się zalęgły larwy. No i Nielsen próbował coś z tym zrobić, jakiś muchozol aplikował 2 razy na dzień, jakieś odświeżacze powietrza zainstalował, ale to podobno na niewiele się zdało. Więc te zwłoki, które były, on poćwiartował, no i zorganizował takie ognisko w ogródku. I to ognisko było o tyle specyficzne, że on robi to ognisko w środku nocy, tam pali te zwłoki i wrzucił do tego ogniska jakąś starą oponę, żeby nie było czuć, że to mięso się pali, no bo mięso jednak palone w ognisku daje specyficzny zapach, więc dorzucił tą starą oponę. I co tam jeszcze było? No, jakaś trójka dzieci, to było jakoś przed Halloween chyba. Tak, on w ogóle, kiedy te zwłoki palił, tam relacjonował, że zawijał je w dywan, właśnie wrzucał do ogniska na to tą oponę, żeby zabić zapach. I stał przy tym ogniu z grabiami czy jakimiś widłami i grzebał, żeby też po pierwsze pewnie jakoś tam do tego żaru zbliżać Ale te poczekaj, bo jeszcze o wszystkie dzieciach fragmenty. trzeba powiedzieć, że Tak, o tych dzieci. dzieciach chcę No to. powiedzieć. I że właśnie tymi grabiami sprawdzał, czy na pewno wszystko tam się dobrze spaliło. I pewnie właśnie podczas tego grzebania z tego ogniska czaszka się wytoczyła ludzka. I były dzieci, które to No widziały. i stała tak. Trójka dzieci sąsiadów stała i po prostu. Przy płocie i się Tak. przyglądała, co on tam robi.
Nawet, ale no właśnie, ciekawe, co by, no gdyby widziały, no to co by ten, ale też jakaś dziwna jest historia, że Nils, bo to wszystko, o czym my mówimy, to jest relacja Nilsena. To jak on to pamięta, jak on to widzi. I on powiedział tej trójce tych dzieci, to on też powiedział, że wyobrażał sobie, kiedy zobaczył, że te dzieci się przyglądają, jak on pali te zwłoki, że wyobraził sobie scenę, że te dzieci, jak w jakimś rytuale, tańczą wokół tego ognia przy tych płonących zwłokach. Co też, właśnie pytanie, czy po prostu człowiek, który się obraca w takiej treści psychiczno-fizycznej, sobie po prostu taką ma asocjację, że o dzieci, o zabijam, więc jakoś to połączył, czy to jest już jakiś, świadczy o jakiejś jego zupełnie dziwaczności myślenia, że tworzy jakieś scenariusze, tak jak rozmawia z tymi zmarłymi, tak jak ich sadza obok siebie i że te dzieci też umiejscawia jako aktorów w tej swojej grze, który jest reżyserem. Dokładnie tak. I ja myślę, że nawet jak on potem robił, pisał te swoje te 52 zeszyty ze wspomnieniami, jak nagrywał te taśmy, to on miał w głowie to, że powstanie o nim film. Więc ja myślę, że on też już reżyserował po prostu ten przyszły potencjalny film. Więc tak. No i okej. Okay. No i on pozbywa się tych zwłok. Cisza, spokój. No i co? I zaczyna dalej mordować. Ma teraz dużo miejsca na nowe zwłoki. No i dalej lecimy tymi niezidentyfikowanymi. Jeszcze tego samego roku w listopadzie, na przełomie listopada, może w grudniu 80 roku, poznaje i zabija jakiegoś, on mówi, długowłosy hippist. I tyle w zasadzie o nim wiadomo, że ma 25-30 lat. Natomiast potem Nielsen mówi, że to też zmyślił. Potem mamy. Ale mówi, że zmyślił, ale jednocześnie policja twierdzi, że podawał bardzo konkretne szczegóły, Tak, tak? ale to jest jeden z tych, które ponoć zmyślił. Potem mamy około 4 stycznia już 81 roku 18-letniego niebieskookiego Szkota o blond włosach w zielonej bluzie i Adidasach. Którego Nielsen zaprasza do domu i urządzają sobie zawody w piciu. Które w oczywisty sposób kolega przegrywa, ponieważ Nielsen dusi go krawatem i on miał taką pętlę sobie zrobił, nie wiem czy za każdym razem ją robił, czy miał gotową, to był krawat i na końcu on jeszcze miał linę zawiniętą i on jakoś wtedy jakoś Zadzierzgał tę ofiarę. zadzierzgał. Tak, no i zwłoki lądują oczywiście pod podłogą, po którą jest jeszcze Dużo dużo miejsca miejsca. i Nielsen mówi, że bierze następnego dnia. To jest właśnie dziwne, bo on go od razu tak szybko zaćwiertuje, nie zostawia sobie na dłużej, nie wiem dlaczego. Bierze dzień w pracy wolny, żeby poćwiartować te zwłoki. Potem w lutym 81 roku mamy tak zwanego Belfast Boy, o którym też wiadomo niewiele, że miał ciemne włosy, wiadomo. I w zasadzie tyle. No i Nielsen go dusi, tak jak zresztą zawsze. Potem w kwietniu 81 roku mamy taką ofiarę, o której się dosyć. Znaczy, Nielsen mówi, że to zmyślił. Może tak, może nie. To jest 20-letni angielski muskularny skinhead, który ma na szyi taki tatuaż, że ma taką przerywaną kreskę i ma napis Ciąć tutaj. ciąć tutaj. Tak, i Cut here. Nielsen mówi, że to zapamiętał właśnie. Że pomyślał, że to jest takie śmieszne. Tak, i że go. A to akurat wiem z serialu, więc też nie wiem, jak bardzo to jest prawdziwe, jak bardzo to jest podkręcone scenariuszem, ale że ten Belfast Boy, czyli ten skinhead, był ponoć bardzo. A nie, to nie Belfast Boy, skinhead to był kolejny. Jak ten skinhead był właśnie jakiś bardzo pewny siebie, taki był, że silny, twardy, mocny i tak podkreślał tą swoją męskość, a zginął jak każdy inny, że właśnie Nielsen, bo Nielsen w ogóle był bardzo drobnym facetem, to też widać na nagraniach, on w odróżnieniu od, nie wiem, Damera na przykład, który był bardzo postawny i miał taką, rozsiewał aurę wokół siebie jakąś taką, no że ma się do czynienia z dużym typem, no to Nielsen wręcz przeciwnie, taki urzędas, no Tak, tak mówiąc tak. kolokwialnie. A tak, ale nawet muskularnego skinheada był w stanie no, zamordować. No, to jest podejrzane. I też powiedział, że powiesił sobie jego tors w szafie na 24 godziny.
Co jest trochę dziwne. No i potem 12 mamy ofiarę we wrześniu 81 roku. To jest Malcolm Barlow. I to jest Czyli w przykra końcu historia. mamy kogoś, kto jest zidentyfikowany. Tak, to jest przykra historia. I to jest też bo to jest też taka historia, której można było uniknąć. To był chłopak, który był sierotą, miał 23 lata, był sierotą i cierpiał na padaczkę. Prawdopodobnie, też nie do końca wiadomo, bo on podobno lubił konfabulować troszeczkę też, więc nie wiadomo do końca, ale no na coś cierpiał. Na coś cierpiał. Kiedy go poznał Nielsen? Przez zupełny przypadek. Ten chłopak, coś mu się stało pod domem Nielsena, coś w nogi mu się stało, bo podobno wziął swoje lekarstwa na padaczkę nadczo i nogi mu wysiadły. I podobno to się czasem zdarzało i potem na pogotowiu też mówili, że faktycznie mieli przypadki po tych lekach, że tak się działo, więc faktycznie mogło tak być. Nielsen znalazł go tam, pyta się, co ci się stało. On mówi, że no mam padaczkę, że tutaj coś mi się stało w nogi. Nielsen wezwał karetkę pogotowia. I karetka zabrała tego chłopaka i tam mu pomogli. I Nielsen w ogóle też to tak opisuje, więc nie wiadomo, opisuje, że był bardzo z siebie dumny, no, że zrobił w końcu coś dobrego, a nie tylko zabija i zabija. Natomiast co się stało następnego dnia? Chłopak wrócił, żeby mu podziękować. I to był błąd, ponieważ skończył uduszony. To była jedyna ofiara, którą Nielsen udusił gołymi rękami. Tak, ale to też było tak, że on wrócił mu podziękować, ale się skończyło na tym, że on mu zaproponował też chyba alkohol i że oni gdzieś tam zaczęli imprezować, siedzieli i właśnie wykorzystując pewnie i to, że był pod wpływem, i to, że był w jakimś tam stopniu ufał mu i był taki rozgoszczony, że nie chce mógł go zabić. I też wtedy sąsiedzi zaczynają się skarżyć na Nielsena, że u niego coś śmierdzi z tego mieszkania. Właśnie. I potem nie wiadomo, czy to przez to, czy to faktycznie wszyscy musieli się wyprowadzić, ale jest historia, kiedy Nielsen ogląda ślub Diany i Karola i przychodzi do niego. Tylko dziwne, że przyszedł wtedy akurat. To jest podejrzane, bo jaki Brytyjczyk przyszedłby w momencie, kiedy w telewizji leci ślub Diany i Karola, żeby powiedzieć, że jakiś typ ma się wyprowadzić z mieszkania. To jest trochę podejrzane. W każdym razie Nielsen tak to opisuje, że ogląda ten ślub i przychodzi do niego ten landlord albo ktoś tam i mówi mu, że ma się wyprowadzić, bo tutaj będzie Jakiś remont, generalny remont, że no. będzie jakiś generalny remont i że wszyscy mają się wyprowadzić, więc nie wiadomo, czy to naprawdę wszyscy, czy nie. Tak, ale nawet Nielsen dostał jakąś kasę za to. 1000 funtów, co na tamte czasy, to tak jakby dzisiaj dostał tych, nie wiem, z 5000 funtów, czyli na polskie tam, nie wiem, 30 000 złotych, więc faktycznie to nie było tak, że dobra, gościu, mamy umowę, wyprowadzaj się, bo robimy ten, tylko że no jakaś poważna to musiała być sprawa, że tak dużą rekompensatę, czy karę umowną, czy cokolwiek Nielsen za to Meble mógł dostał. zatrzymać z tego mieszkania i tam, tak, te pieniądze były na przeprowadzkę, żeby go przenieść, żeby jego rzeczy przenieść. Więc, no i Nielsen jest trochę, on Nielsen jest generalnie załamany, tak? Co ja teraz zrobię? I tym bardziej, że pod podłogą leży pięć ciał. No więc szybko przestaje oglądać ten ślub i zabiera się od razu do roboty. I to jest trzecie ognisko, które urządza. I pali te wszystkie zwłoki i przeprowadza się, znajduje nowe mieszkanie na Cranley Gardens 23. Natomiast co mnie tutaj trochę dziwi, to jest to, że on jakby te zwłoki tam gniły. Podobno nie da się tak łatwo pozbyć smrodu zwłok, natomiast co? On się wyprowadza, no niby zabiera te zwłoki, ale jakby te Nie zabiera, pozbywa się ich. pozbywa się, znaczy zabiera jest pod tej podłogi w sensie, tak? Ale ten zapach na pewno tam musiał jakiś zostać. Więc czy co? Trochę tak jak w filmie American Psycho, tak? W tym jego mieszkaniu. Potem przychodzą, wszystko ładnie, ten, że nikt jakby nie zauważył. Znaczy, że tam to To akurat w filmie jest olali, tak? Ale czy tutaj tak. nie zauważyli, No że coś tu jest nie tak? to jest. Tak, nie ukrywam, że to jest turbo dziwne. Tak samo przy sprawie Dahmera mnie to totalnie zastanawiało, bo jakby jednak większość seryjnych morderców to są mordercy, którzy te ciała gdzieś tam właśnie wyrzucają od razu, zabijają, zostawiają, czy tam zwabiają w jakieś miejsce, ale też na ludziu gdzieś tam, czy w samochodzie zostawiają przy drodze zwłoki.
A nie, że kolekcjonują po prostu stosy ciał u siebie w domu, które później muszą w jakiś bardzo skomplikowany sposób wyrzucać. I jak się o tym czyta, to okej, czytasz. No i miał tam ciało, pozbył się go, ale jakby, no, sorry za bardzo obrzydliwą i okrutną matematykę, ale sześć ciał pod podłogą, ile waży facet? Nie wiem, nawet niech to będą szczupli mężczyźni, 70 kilo, no to jest ponad 400 To był kilogramów. parter. Ja wiem, że to był parter, ale mimo wszystko mamy do czynienia. Jest 400 kilo ciał naraz. Masz prawie pół tony mięsa i kości. I naprawdę, jakie to musi być, kurde, ognisko? Jakby miałem okazję być na ognisku i człowiek jest duży i człowiek się składa głównie z wody. Nawet jeżeli to jest zgniłe ciało, to mimo wszystko i to jest jakiś ogromny, hardkorowy proceder. Ile tam, skąd, czy to, nie wiem, polewał benzyną, ile drewna na to musiał zużyć. Przecież mi się wydaje, tak nie wiem, na logikę, że taki ogień to by się musiał palić, nie wiem, ze 3 doby, żeby to wszystko przetopić, żeby nic nie zostało. Ale też a propos tych ognisk warto powiedzieć, że on w końcu doszedł do tego, co mu najbardziej śmierdzi, no organy wewnętrzne, więc zaczął się Tak. pozbywać tych organów wewnętrznych. Mhm. Jak to robił? Wyjmował je i wyrzucał za płot, żeby zjadły zwierzęta. Tak. No właśnie, to też jest jakaś abstrakcja, więc ja też znowu rozumiem, gdybyśmy mówili o jakichś latach, nie wiem, 20. czy o jakimś XIX wieku. Na wsi, a Tak. tu środek Londynu i to Mamy, w takiej tak, dosyć dobrej dzielnicy. dzielnicy, no. I mamy lata 80., więc to nie było tak bardzo dawno temu. I w tych czasach można wyciągnąć ludzkie wnętrzności, których też jest trochę, to nie jest tam mało. I wyrzucić je dosłownie za płoty, licząc na to, dobra, jakiś bezpański pies, kot, może jakaś kuna przybiegnie i pozbędzie Wydra się, ryjówka. tak, i że zje wnętrzności znowu 6 mężczyzn dorosłych. Dziwaczne, to jest tak dziwne, że dziwne jest to po pierwsze, że mu się to udawało, po drugie, że nikt go nie zauważył, po trzecie, że nie wiem, że ta wyobraźnia się jakby ziściła, że to, co on stwierdził, dobra, wyrzucę i że faktycznie odpowiedź świata była na to dobra i się pojawią te zwierzęta, które to zjedzą. I brak strachu, jak takiego, no kurde, palisz ogień w środku miasta, capi paloną gumą i jak nie boisz się, że podjedzie, dzień dobry, jesteśmy z policji, tutaj dzwonili sąsiedzi, że tu pan coś pali po nocach, śmierdzi i ręce wystają i nogi wystają 6 mężczyzn z ogniska i że on w ogóle tego nie wziął pod uwagę, tylko sobie pali w ogródku za domem. To jest tak dziwna historia, że wydaje się głupie, jakby to było w filmie. Już widzę te komentarze na forach, że przecież od razu ktoś by zadzwonił na policję, ale mówimy o prawdziwym życiu. To się stało 40 lat temu i się udało, tak? Tak, Bo pod tym adresem tak. no complaints. Gdyby Nielsen nie powiedział, że pod tamtym adresem są zwłoki, to prawdopodobnie nikt by się nawet nie zainteresowała. A oni tam znaleźli, bo też jest dobra sytuacja, bo to była zima i wezwali policjantów, dali im grabie, powiedzieli kopcie. I oni musieli kopać. Natomiast tam było za zimno i wtedy nie udało im się kopać, ale po pewnym czasie wrócili i znaleźli 1000 kawałków kości, 1000 w tym ogródku jednym. Więc Nielsen przeprowadza się do nowego mieszkania na poddaszu i tam nie ma ogródka. Nie ma miejsca pod Nie ma podłogą. miejsca pod podłogą za bardzo. No ale to akurat Nielsen mówi: okej, zaczynam nowe życie, tak jakby. Może nie będę tutaj zabijał. I on miał takie myśli, ja przynajmniej tak to relacjonuję, że no chciał z tym skończyć po prostu. I miał nadzieję, że to, że mieszka wśród innych ludzi, to pomoże mu w tym planie. I nawet proponuje wspólne mieszkanie Martinowi Craigowi. To jest taki jego przyjaciel. Też trochę dziwna sprawa, bo Craig powiedział, że nie będzie mieszkał z Nielsenem, bo Nielsen za dużo pije. Ale odwiedza go czasem i odwiedzał go prawie do końca. I nawet zobaczymy, kiedy go odwiedził ostatni raz, przez co ma trochę traumę. I też była taka sytuacja, że Craig się raz obudził w mieszkaniu Nielsena i Nielsen stał za nim z nożem i że jakiś ogień się gdzieś palił, że coś się tam zapaliło. I Nielsen powiedział Craigowi, że o, podpaliłeś mi mieszkanie, że przewróciłeś
przewróciłeś piecyk, a więc Craig polał ten piecyk wodą, czy polał to, co się paliło wodą i wyszedł i nie za bardzo o tym myślał, ale potem powiedział, że dlaczego miałby w ogóle odpalać piecyk, bo wtedy było ciepło. I że ten Nielsen z tym nożem, że to była taka trochę dziwna sytuacja. Ale z drugiej strony, patrząc na ten modus operandi Nielsena, że on nigdy nikogo nożem nie zaatakował, to pewnie nie, akurat niekoniecznie, gdyby stał ze sznurem. To prawda. To może wtedy, no ale no. Potem mamy czekaj, znowu 11 miesiąc, jest co? Listopada 81 roku. Mamy Pola Nopsa, 19-latka, którego Nielsen próbuje udusić, ale mówi, że udaje mu się powstrzymać. Też bardzo jest z tego zadowolony, dumny z siebie, że udaje mu się powstrzymać. Nie wiadomo do końca, jaka to była historia, bo jakby nie za dużo o tym wiadomo. Natomiast Nielsen się powstrzymał. Natomiast nie powstrzymał się już przy swojej 13. ofierze, przy Johnie Howlecie. To miało miejsce w marcu 82 roku. Howlett miał 23 lata. No i znowu ta sama historia. Pub, dom, alkohol. I John zasypia w łóżku Nielsena. I Nielsen mówi, że 3 razy próbował go obudzić, ale mu się nie udało, więc postanowił go zabić. Tylko że wtedy John się jakoś tak wybudził i naprawdę wywiązała się zawzięta walka, i to był chyba jedyny taki raz, gdzie sam Nielsen był dosyć, no był zagrożony, bo Howlett był dosyć silny i to on próbował udusić Nielsena również. Natomiast potem znowu sytuacja się odwraca i to Nielsen dusi Johna kawałkiem tapicerki. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, czy on oderwał coś z wersalki. Tak mi się wydaje, że coś oderwał, jakiś kawałek z wersalki i tym go dusi. Potem Nielsen przez tydzień mówi, że miał ślady palców Na na szyi, szyi, no. więc to był taki jedyna taka niebezpieczna dla Nielsena w zasadzie akcja. I potem jest bardzo ważne wydarzenie, które mogło to już wszystko zakończyć, tą całą historię, ale niestety z różnych względów nie zakończyło. Mamy też nie wiadomo, kiedy dokładnie to było. Nastąpiła napaść na tak zwanego chłopca, jakiegoś chłopca. Nie wiadomo w ogóle, kim był ten chłopiec. To znaczy, policja wie, ale ten chłopiec i jego rodzina, oni nie chcieli, żeby było wiadomo Jasne. o tej całej sytuacji. No, oczywiście Nielsen zaprasza go do domu, upijają się i Nielsen znowu próbuje mu coś zrobić. Tak, ten chłopak jakoś się tak wybudza, czy to z tego alkoholowego jakiegoś zaćmienia, czy po prostu się budzi i mówi, że Denis próbuje mu coś zrobić i wtedy ten chłopak wyskakuje przez okno, na skutek czego musi mieć założony około 100 szwów. Więc to był dosyć dobry skok i została wezwana na miejsce policja przez ojca tego chłopaka i policja, i kto przyszedł, i kto był, chociaż nie, na miejscu chyba nie. Że w tym mieszkaniu Nielsena było pełno krwi, bo ten chłopak jak wyskakiwał przez to okno, to on faktycznie wyskoczył przez szybę. Więc on się tam strasznie pociął, było pełno krwi. No i ojciec tego chłopaka zgłosił to na policję, właśnie do tego znajomego Nielsena z policji. Oni kiedyś razem pracowali. Natomiast znowu, ponieważ no, przez też homofobię i tak dalej, ojciec nie chciał wnieść takiego oficjalnego oskarżenia. Czyli tam nie było rozprawy. Natomiast właśnie ten znajomy Nielsena musiał coś mu wpisać w aktach i wpisał dosłownie, że jest to niebezpieczny psychopata. Tak? No i wtedy to już mogło zostać zakończone, ta cała historia, no ale właśnie nie została. No też ciekawe, bo. A nie, bo to jeszcze było przy takimkolwiek. Nie przy takimkolwiek. Już były zwłoki. Właśnie pytanie, czy ciało Howletta było wtedy w jego mieszkaniu? Czy to było po Howlecie? No właśnie nie wiadomo, kiedy był ten chłopak. No właśnie, Nie do końca to jest dobre wiadomo. pytanie, bo to jest znowu tak jak z Dahmerem, taka sytuacja, że policja jest niby już tam jakoś zaangażowana,
I pytanie, czy nie wchodzą do jego domu, czy nie wchodzą, jeżeli wchodzą, to jak głęboko wchodzą. I można z takiej rzeczywistości naszej codziennej pomyśleć, że nawet jeżeli byśmy byli podejrzani tam w czymś, to nie od razu policja powinna nam zaglądać pod łóżko, otwierać szafy, szperać we wszystkim, zaglądać do lodówki, bo to nie jest pierwsze skojarzenie, że o, może tam są ciała pokrojone w workach. Ale z drugiej strony, no właśnie, jeżeli były zwłoki, chociażby jedne, no to ten okrutny zapach powinien się unosić. No i pytanie, czy to była jakaś znieczulica, czy właśnie nie doszło do tego, czy nie było tego ciała wtedy w jego domu. I jeszcze mam pytanie do ciebie, a czy to już jest po tej sytuacji, w której mamy tego faceta, który tam weź moje pieniądze, czy to jeszcze będzie? No właśnie, nie wiem, kiedy on był. I który to był? Czy to nie był ten. Bo to jest ten, co Masz. przeżył, to jest ten, co się To, zgłosił. wiesz, co będzie to? Tylko to nie wiadomo, kiedy on był, ale on będzie zeznawał potem. Więc Dobra. tutaj nie wiadomo w zasadzie, bo on oficjalnie chyba też nie zgłosił tego na policję, mi się wydaje. I potem. On podobno zgłosił, ale zostało to jakoś tak potraktowane, że to była krótka To była ta rozmowa. kłótnia, to chyba było to, że ta kłótnia kochanków, I dokładnie że tak, policja tam dokładnie ma. tak, czyli tego nie było w aktach i dopiero to wyszło podczas rozprawy, on będzie zeznawał, więc tutaj nie wiadomo dokładnie, kiedy to było. Znaczy niby wiadomo, policja powinna to wiedzieć, bo ma to w aktach, ale nie wiadomo. Dobra. No i potem mamy znowu próbę zabójstwa, ale to jest bardzo dziwna i taka też bardzo smutna historia. Mamy maj 82 roku, Karla Stotora, to jest 20-letni chłopak, gay i też drag queen, to była jego praca, on pracował jako drag queen. Kiedy już trafia, no to też jest dziwna akcja, bo on spędził 3 dni u Nilsena w mieszkaniu i oni tam, bo oni się poznają w pubie. I akurat Stotor jest świeżo po zerwaniu, jest taki przybity i Nielsen tam do niego zagaduje, co jest, no jestem, mówi mu, że ma depresję, bo jest po zerwaniu, na co Nielsen mówi, nie powinieneś się tak smucić, jesteś najpiękniejszą istotą, jaką kiedykolwiek widziałem w swoim życiu. No i tu oczywiście ta Nielsenowa gadka wchodzi. Idą. Warto zaznaczyć, że cały czas to Nielsen mówi, że tak powiedział, nie? Nielsen mówi, że tak powiedział, chociaż akurat Stotor przeżył, więc możliwe, że faktycznie tak było. Idą do Nielsena, bo Nielsen mu obiecuje, że tam nie będzie się do niego dobierał, żeby się nie martwił. Więc idą do niego do domu, oczywiście upijają się i Stotor zasypia na otwartym śpiworze. I co jest bardzo ważne, że wcześniej Nielsen go tak jakby ostrzega, że uważaj, żebyś się nie przyciął suwakiem, bo jest zepsuty, czy coś takiego. To będzie potem ważne podczas rozprawy, żeby ustalić to, czy on zabijał z premedytacją, czy nie. Czy to był taki impuls momentarny, czy on faktycznie to jakoś planował. Tutaj widać, że jednak chyba planował, jeśli nie planował, to dopuszczał taką możliwość. No i w pewnym momencie Stotor się budzi i czuje, że jest duszony. I Nielsen mu. No to właśnie też dziwne, bo Stotor nie bardzo. Stotor miał mega traumę po tym zdarzeniu i on też nie bardzo wszystko pamięta, bo on też tracił przytomność bardzo często, więc on był w takim dziwnym stanie. Więc mówi, że się budzi, że Nielsen go dusi, ale potem nagle zaczął go przytulać, bo Nielsen myślał w ogóle, że go. A to później jeszcze go będzie chyba topił. Tak, bo to było kilka. On go się tam nad nim znęcał, no naprawdę dużo Tylko, razy. że tak się znaczy, że on faktycznie próbował go zabić. I to Tak. nie tak, że tam go poduszę i go puszczę, tylko po prostu Stotor nie chciał umrzeć. I to było tak, że. I to jest taka rzecz, która a propos tej postaci, o której będziemy jeszcze mówili w przyszłości, i tym, co uciekł, co przeżył, że może to był ten strach przed konfrontacją. Nie wiem, że jak dusił, to jak udusił, to spoko. Ale jak dusił i nagle ta osoba się budzi i mu patrzy w oczy, czy tam mówi, ej, co jest, to nagle właśnie puszcza i cuci, i tam albo tłumaczy się, po czym znowu próbuje dusić. Taka dziwna. Niekonsekwencja trochę. Tak, bo jak za pierwszym razem on się jakby tak wybudził, jak Nielsen dusił go tym jakby śpiworem jakoś,
To właśnie potem zaczął mu tak tłumaczyć, o, przyciąłeś się tym suwakiem, ja cię tutaj ratuję, tak? I on potem znowu stracił przytomność i potem się obudził w wannie. Tak. Kiedy Nielsen próbował go utopić w wannie i znowu Nielsen mu tłumaczy, straciłeś przytomność, dlatego że się przyciąłeś tym suwakiem, tutaj musiałem cię reanimować i tak dalej. I wtedy w tej wannie Stotter chyba mówi, proszę przestań, czy coś takiego i Nielsen faktycznie przestaje. Wyciąga go z tej wanny, wręcz go tam reanimuje, przywraca go Tak. do życia i potem, no i potem Sotor spędza jeszcze w domu Nielsena 2 dni całe i dlatego podczas rozprawy to było trochę no miał problemy, żeby uzasadnić to, że faktycznie Nielsen próbował go zabić, bo on dokładnie do końca nie wiedział dlaczego, on mu pozwolił żyć, potem doszedł do takiego wniosku, że po prostu nie było dla niego miejsca pod podłogą. Ale tam nie było podłogi. No bo tam nie było pod podłogi, tak? Więc nie było miejsca, potem Nielsen znajdzie inne miejsca w tym mieszkaniu, ale faktycznie nie było tam miejsca, więc dlatego pozwolił mu Ale to żyć. takie dziwne, nie? No bo gdyby wiedział, że nie może sobie pozwolić na pozbawienie jego życia, to nie próbowałby go co najmniej 2 razy zabić. No pierwsze duszenie, drugie topienie w wannie. On tam pamiętam, że potem mówił, potem tłumaczył się, że on, jemu się tłumaczył, że dlatego on jest w wannie, bo właśnie jako, że stracił przytomność, to on chciał zimną wodą go, no pieprzenie, wiadomo, chciał go zamordować jak poprzednie ofiary. No, no ciekawe, no mi się wydaje, że tutaj bardziej nie kwestia okoliczności, czyli że tam właśnie miał miejsce, czy nie miał miejsca, tylko bardziej kwestia jego psychologii. Taka dziwna, tak jak w przypadku tego faceta, któremu on pomógł, miał podaczkę, tak? Że też to była idealna ofiara do zaciągnięcia do domu, że chodź, pomogę ci w domu, zadzwonię po karetkę i go tam zabić, a tego nie zrobił, tylko od razu mu pomógł, więc czy to mi jakoś tak, ale znowu, to jest moja fantazja, nie wiem ile to ma wspólnego z rzeczywistością, ale może trochę taka teoria tego przełączenia się seryjnych morderców z tego trybu normalny człowiek i bestia i to, co mieliśmy u Bandiego, to, co mieliśmy u Damera, który tak się zmieniał i może to, co mieliśmy u też potencjalnie u Nielsena, który jest tym Mr. Hyde'em i dusi i nagle słyszy ofiarę, która mówi proszę nie rób tego i wraca do tego trybu urzędnika, normalnego człowieka, codziennego gościa, który jednak przez większość czasu podlega normom społecznym i jest w stanie im sprostać i postanawia uratować. No, ale no pytanie, nie? Ciężko to stwierdzić. I co ciekawe, on go po 2 dniach odprowadza na stację kolejową i mówi, i każe mu obiecać, że jeszcze się spotkają. Co ciekawe. Stotter obiecuje oczywiście, natomiast no, nie dochodzi do tego spotkania, bo Stotter ma mega traumę i też ciekawe, on sobie wmawia, że jakby to, że Nielsen próbował go udusić i w ogóle zabić, to był sen. Że coś mu się. Natomiast potem, i on jakby. No, jakoś sobie tam z tym radzi, chociaż kiepsko. Natomiast później, kiedy to wszystko już wyjdzie na jaw, policja informuje go, że to wcale nie był sen, że faktycznie tak było, ponieważ Nielsen dokładnie opowiedział tak, jak o tym duszeniu, o tej wannie, o śpiworze, o suwaku i tak dalej. No i Stotor no, nie radzi sobie potem już w życiu. Nie może już występować jako drag queen, powiedział, że zupełnie stracił głos. Więc, no też jak można zobaczyć wywiady z nim, no to widać, że to jest po prostu człowiek w totalnej rozsypce. No trochę jak ostatnia ofiara Damera. Ostatnia ofiara Nie Damera. doszła ofiara. A, nie doszła ofiara. Tak. Że no, jednak jest to No tak, no, tak. takie naruszenie i integralności cielesnej, ale w ogóle jakiś kontakt z ostatecznością, że no ciężko po czymś takim wrócić do normalności, no jak najbardziej. 14. ofiara Nielsena to jest Graham Allen. Nielsen zabija go we wrześniu 1982 roku. To jest 27-latek, uzależniony od narkotyków dosyć mocno. Nielsen poznaje go, jak Graham próbuje złapać taksówkę, tylko że nikt go do tej taksówki nie chce wziąć, ponieważ on nie ma pieniędzy na taksówkę i tak mówi, czy mnie podwieziesz, jak tam będziesz gdzieś jechał, ale nikt go nie chce zabrać, bo pewnie jest brudny, bo już kilka dni spędził na ulicy. No i Nielsen zabiera go oczywiście do siebie, mówi, że on go tam nakarmi, dam ci jeść. I to jest tak zwany, Nielsen nie wiedział, jak Graham się nazywa, on go nazwał chłopcem od omlet, to jest omlet boy, tak? Bo powiedział, że zrobił mu omlet i też zapamiętał to, że ten omlet
jakoś mu tak zwisał z ust, jakieś to taki, miał takie jakieś wspomnienie, to było dziwne. I to jest właśnie ta ofiara, której z momentu zabójstwa Nielsen nie pamięta, natomiast powiedział, że no musiał to zrobić, bo omlet nie zostawia śladów duszenia na szyi. I Graham ląduje w wannie na 3 dni. I to są te zwłoki, które, znaczy, Nielsen go ćwiartuje i Nielsen potem go spuszcza w toalecie, jego zwłoki. I to są te zwłoki, które zapchają rury i doprowadzą w końcu do aresztowania Nielsena. I też zwłoki zostały zidentyfikowane dopiero po zębach i po jakimś zaleczonym pęknięciu szczęki, które Graham przebył kiedyś tam. I też z nim jest taka też smutna historia. Graham miał syna, który miał 7 lat i miał, no właśnie nie wiem, czy miał żonę, czy ona nie była jego żoną, nieważne, jego partnerkę, matkę tego syna. I była historia, że Graham był narkomanem. Przyszedł pewnego dnia do domu i chciał pieniędzy na narkotyki. I ta kobieta mu wykrzyczała, że wynoś się z tego domu, nie dam ci nic i nigdy więcej nie wracaj. I on faktycznie nie wrócił, ale nie wrócił dlatego, że po prostu dostał się w mordercze szpony Nielsena. I 26 stycznia 1983 roku, czyli parę miesięcy Później. później, mamy 15. ofiarę, ostatnią, znaczy właśnie nie wiadomo, czy to jest 15, a w każdym razie jest to ostatnia ofiara Nielsena, Steven Sinclair, i też pierwsza ofiara Steven, ostatnia ofiara Steven, też się tak domyka trochę, jakby takie koło. I Steven jest 20-letnim heroinistą z skłonnościami do autoagresji. Ale to zaraz. Nielsen spotyka go na ulicy i Steven prosi go, żeby coś mu tam kupił do jedzenia, więc Nielsen kupuje mu hamburgera i Jak zabiera w do. McDonaldzie W, w chyba ogóle, Big no. Maca chyba mu kupuje, tak? Zabiera go do siebie, do domu. No i tam zabija go, tak jak piją. Tam Steven daje sobie w żyłę chyba, czy jakoś tam przyjmuje te narkotyki. I to właśnie chyba jego zwłoki później posypuje talkiem i tam, żeby jeszcze ładniej te zwłoki wyglądały, kiedy on go po Tak. śmierci tam będzie rytualnie przygotowywał do Tak, używania. to on właśnie. Tak, i stawia sobie, i to jest taka dziwna sytuacja, że on stawia 3 lustra jakoś, kładzie go na łóżku chyba. I jakoś tak też z nim się kładzie, jakoś tak patrzy na siebie i patrzy na nich w tych lustrach, w I tym wtedy też, co talku. będzie relacjonował niedługo później policji, że właśnie odkrywa wtedy, że Steven jest po próbie samobójczej, bo ma podcięte oba nadgarstki. Tak, ma bandaże na jeszcze świeżo, znaczy właściwie niezagojonych, jeszcze bardzo podobno głębokich ranach. I jak to jest taka historia, że jak Nielsen pokroi, poćwiartuje zwłoki Stevena i wrzuci go do tych worków, to worki zawiąże właśnie tymi bandażami, które zdjął Tak. Nadgarstków. z jego nadgarstków. Tak. I to chyba tyle, bo to były ostatnie zwłoki. I Ostatnia wtedy ofiara. ostatnia ofiara, i wtedy się te rury zaczynają zapychać. Sąsiedzi zgłaszają, rozmawiają z Nielsenem I i on pisze skargę. Nielsen pisze skargę, tak? Teraz to jest ciekawe dlaczego, tak? Czyli żeby odsunąć od siebie jakby podejrzenia, że to ja napisałem skargę, więc raczej nie. Czy, Albo, no no właśnie. właśnie, czy on już pisze ten swój scenariusz, bo wie, jak się to skończy, wie, że go złapią i pisze ten scenariusz, że według którego mogłoby to uznać można by uznać ten jego akt pisania listu za taką chęć, jakby tak jak niektórzy, to się rzadko zdarza, tak? Ale na przykład Ed Kemper zadzwonił na policję i mówi: złapcie mnie, bo zabiłem. Tak też tutaj może być, tak? I też on powiedział potem, czy gdzieś to napisał, że to był dzień, w którym go złapali, to był dzień, w którym przyszła pomoc.
I nie dla ofiar pomoc, tylko że to dla niego pomoc. I też powiedział policji, że gdybyście mnie nie złapali, to prawdopodobnie nie byłoby 15 zwłok, tylko 150, że on by sam nie przestał. To, żeby sam nie przestał, to akurat wierzę, bo zwykle, jak wiemy z historii seryjnych morderców, to zwykle to nie oni sami przestają, tylko są przestawani przez, wpadają po prostu w ręce prawa. A mi tutaj też byłaby spójna ta trzecia ewentualność, czyli to, że może znowu, może to było to przełączanie między takim byciem człowiekiem a byciem mordercą, takim, że jest to racjonalne zachowanie w sytuacji o zapchane rury, faktycznie powinno być czysto i może nie jakoś super wyrachowane działanie, żeby stworzyć scenariusz na temat swojego życia, czy odsunąć od siebie podejrzenia, ale żeby też po prostu zachować się jak człowiek. Nie wiem, no właśnie ciężko stwierdzić, bo sam Nielsen jest o tyle taką trudną postacią, że ta polaryzacja pomiędzy nim codziennym, a nim mordercą jest dużo silniejsza niż chociażby u Dahmera. Że Dahmer był taki, on był jednak dziwnomroczny, on bardzo, szczególnie w tych ostatnich momentach, w tych ostatnich chwilach jego morderczego działania, on tam bardzo właśnie miał te jakieś te trofea i był cały czas się upijał i tam w ogóle nie przestał do tej pracy przychodzić. A jednak Nielsen był taki poprawny obywatel, dobrze funkcjonujący, a w nocy potwór, który morduje ludzi. Nie do końca, bo zobacz, on planował. O ile Dahmer też planował, ale u niego to było jakieś takie bardziej Spontaniczne. spontaniczne. Natomiast nic, ten próbował, planował tym bardziej, że znaczy, no, wybierał ofiary takie, jakie wybierał właśnie po to, żeby nikt ich nie szukał. To już jest duży taki element planowania, więc to To też nie do już końca. nie wchodzimy w dyskusję, którą będziemy mieli w kolejnym odcinku, ale myślę, czy twoim zdaniem każda albo większość ofiar, które Nielsen zapraszał do swojego domu, to już miał w głowie, zabiję tego człowieka Myślę, dzisiaj. że oprócz pierwszego, tak. Popatrz. No właśnie ja nie do końca jestem taki przekonany, ale może masz rację. Jeszcze mi się przypomniała historia z tym Martinem Craigiem, z którym on chciał mieszkać, kiedy on ćwiartował zwłoki Sinclaira. Znaczy, prawdopodobnie tak Craig myśli, że to było wtedy, że Craig przyszedł do niego, nie wiadomo po co, przyszedł do niego do mieszkania i Nielsen otworzył mu drzwi i pies mu wyleciał z tego mieszkania. I Nielsen mówi, no nie wchodź teraz, nie wchodź, ale przytrzymaj te drzwi otwarte, ja pójdę po tego psa. I on mu zostawił te otwarte drzwi z nim, poszedł wziąć tego psa, który mu tam uciekł, wrócił do mieszkania i pyta się Nielsen tego Craiga, wchodziłeś? On mówi, nie wchodziłem. I faktycznie nie wszedł. I potem dopiero sobie uświadomił, że prawdopodobnie Nielsen wtedy nie wpuścił go dlatego, że wtedy właśnie ćwiartował zwłoki Sinclaira. No i też dosyć ciężko to Craig przeżył, że uświadomił sobie, że prawdopodobnie uniknął też śmierci i to parę razy. I potem Nielsen zostaje aresztowany, o czym już mówiliśmy, i jedzie na komisariat, gdzie zaczyna zeznawać, po prostu opowiada wszystko. Tak Tak. samo jak Jak damy. Dahmer, z tym, że on już tutaj tworzy, jakby zaczyna tworzyć ten swój mit, tak? Słownictwo, jakim on się posługuje, on też mówi w taki sposób, jakby był jakimś właśnie poetą, super, więc. No i to też ciekawe, że no też bardzo, bardzo dużo zostało zebrane materiału. Nie pamiętam dokładnej liczby, chyba 30 godzin, czy ileś było tych zeznań zbieranych od niego, więc też go przemaglowali strasznie. Znaczy on też się na to zgodził, tak? Na bycie przemaglowywanym i współpracował z policją tyle, że no, stwierdził, że nie ma nic do ukrycia. Też na etapie omawiania tego całej tych zeznań i rozprawy będziemy mówić o tym, co tam się działo. No chociażby to, że on zresztą podobnie do Damera nie za bardzo korzystał z pomocy jakiegoś adwokata, nie było mu to potrzebne. Więc jakby to, co miał do zrobienia, zrobił i tutaj już sobie właśnie czy tworzył swój mit, czy rozliczał się sam ze sobą jakkolwiek. Z Nielsenem jest ten problem, że zresztą z każdym seryjnym mordercą jest ten problem, że jest na przykład fajnie w serialu odegrany, ale też ciężko stwierdzić, jak bardzo ta postać serialowa i to, co ona mówi, odnosi się do rzeczywistości. I jest taka aura wokół Nielsena serialowego, jakby on był takim trochę geniuszem zła i że może on wręcz specjalnie zatkał sobie te rury, żeby móc napisać tą skargę, żeby finalnie
zostać złapanym przez policję? A chyba Pewnie, nie. pewnie nie, ale ci policjanci pytani potem, czy uważają, że on to zrobił specjalnie, powiedzieli, że nie, ale czy się cieszył, że został złapany, powiedzieli, że tak. I sądzę, że nie on jeden. Pewnie tak. Mówi się też często o tym, że różnego rodzaju zbrodniarze i łamacze prawa no, chcą być złapani na jakimś poziomie. I to złapanie też może przynosić jakąś tam ulgę, bo w końcu też może to jest jakieś odwołuje się do tego człowieczego elementu w ich wnętrzu, jakkolwiek załóżmy, że takowy istnieje, i daje im to takie poczucie, że ach, okej, coś się domyka. Albo na przykład nie muszę już decydować o tym, kogo mam zabić, co zrobić ze zwłokami i tak dalej. Teraz wszyscy będą decydować za mnie, będę sobie siedział w więzieniu i nic nie robił. Co w przypadku Nilsena też trochę tak wyglądało, no bo. Nie mówmy o tym jeszcze, co Okej. robił w więzieniu, bo do więzienia dojdziemy, bo to jest długa, długa historia. On tam w więzieniu robił bardzo ciekawe rzeczy. Długa historia i długa odsiadka, tak. Długa odsiadka. Okej. 10 lutego zaczyna się przesłuchanie. Nielsen, który uwielbia rozmawiać na własny temat, mówi wszystko, a nawet więcej niż powinien. Znaczy nie niż powinien, no mówi po prostu wszystko. Nie tylko mówi o trzech ciałach, które policjanci, no na pewno z wcześniej czy później, bo oni na tym etapie 10 już pewnie te szczątki zostały znalezione. Mówi tak, o trzech ofiarach w nowym mieszkaniu. Mówi o 12, 13 ofiarach w starym mieszkaniu. On sam do końca nie wie, ilu ich tam było. I też o 7 usiłowaniach morderstwa, więc on tu już sobie jedzie na grubo i też dlatego, że on chce chyba, no tu już on tworzy swój mit, on wiedział, że tak będzie i on chce po prostu zostać najwspanialszym seryjnym mordercą Wielkiej Brytanii. Co więcej, jedzie z policją do starego mieszkania przy Melrose Avenue, gdzie pokazuje im te trzy miejsca, gdzie palił ogniska. I w których palił te szczątki. I też jest taka ciekawa anegdota, znaczy to nie jest anegdota, bo to jest akurat nagrane na taśmach, jak któryś z policjantów pyta Nilsena, mówi, proszę opowiedzieć o zwłokach, a Nilsen mówi, w jakim kontekście? Co jest trochę dziwne. I ten policjant mówi, no jak one się znalazły w pana mieszkaniu? I potem dopiero Nilsen zaczyna opowiadać. Więc nie wiadomo, czy on to zrobił specjalnie, czy niespecjalnie. Po nim wszystkiego się można spodziewać, ale jeśli faktycznie nie zrobił tego specjalnie, to jest ciekawe. Trochę jak ten cytat z niego, jak powiedział, że co nie może zostawić śladów na szyi. Omlet. Omlet nie zostawi. I właśnie taki humor, czy właśnie pytanie, czy on jest tak bardzo odłączony od czucia i tak mówi takie pseudologiczne dyrdymały, że no jak nie ja, to chyba omlet, to omlet raczej nie. Czy on faktycznie próbuje być zabawny i to jest jego jakiś taki rodzaj pokazywania się w świetle takiego. Myślę, że tu próbował być zabawny z tym omletem. Co się dzieje? Nielsen jest przesłuchiwany, natomiast pan Katran, to jest pan, który znalazł te szczątki w studzience, kontaktuje się z Daily Mirror, z gazetą, no i rozpętuje się szał medialny. Policja chciała tego uniknąć, oni mieli nawet ten taki blackout, by było zabronione mówienie czegokolwiek na ten temat. Natomiast no, to się nie udało, bo pan Katran powiadomił prasę i wtedy nawet któryś z policjantów, chyba detektyw Jay, mówi, że nawet stali pod jego oknem i na jakichś takich drążkach wysuwali mikrofony i przytykali mu do okna, więc aż do tego stopnia. I też dziennikarze kontaktują się z matką Nilsena, proszą ją o zdjęcia, które dostają w dużej ilości. No więc na pierwszych stronach gazet pojawiają się artykuły o byłym No policjancie, i właśnie to jest, mordercy. tak myślę, czy to nie jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego był ten blackout komunikacyjny. W serialu o Nilsenie można zobaczyć nawet w ciekawy sposób, jak bardzo to psuje wszystko, bo nie dość, że mamy do czynienia z gościem, który przyznaje się do 15, czy tam 16, czy iluś morderstw, który na przestrzeni iluś lat w różnych lokalizacjach w Londynie dokonywał, i policja w ogóle nic na ten temat nie wiedziała, to jeszcze się okazuje, że to jest były policjant, więc już potrójna wtopa, podwójna Kiepsko. wtopa. I teraz oni, w Wielkiej Brytanii wtedy było takie prawo, nie wiem jak jest teraz, że oni mieli tylko 48 godzin na postawienie aktu, formalnego aktu oskarżenia.
No a tak naprawdę mieli problem, bo te zwłoki były nie zidentyfikowane, więc tak naprawdę nie wiadomo było, o co go oskarżyć. No i pan. Sam nie jestem, nie wiem, czy to nie było tak, że on nie kojarzył w ogóle imienia i nazwiska tej Nie, ofiary. w zdecydowanej większości w ogóle nie kojarzył. A nawet jeśli kojarzył, to nie było tych zwłok, bo one były już spalone, więc nie mogli go po prostu o to oskarżyć. No i pan Bowen to jest ten pan, który potwierdził, że to były faktycznie szczątki ludzkie. Zostały do niego przysłane te szczątki, które znaleźli policjanci w torbach, i udało mu się zdjąć odciski palców z jednej z ofiar, i ta ofiara została zidentyfikowana jako Steven Sinclair. Jak myślisz, Sawicki, jak zdejmują odciski palców z ofiar, jeśli ciało jest na przykład już tak dobrze podpsute? Widziałem jeden odcinek z CSI Las Vegas, No. gdzie stopielca musieli ściągnąć odciski palców, więc ściągnęli skórę z dłoni i jeden z policjantów ją założył jak rękawiczkę. Dokładnie tak. No właśnie. Brawo. Więc 11 lutego zostaje Nielsen oskarżony oficjalnie o morderstwo, i wtedy też zaczynają się oficjalne przesłuchania, bo te pierwsze były takie nieoficjalne. I te oficjalne przesłuchania trwają aż 30 godzin. On jest przesłuchiwany na okoliczność tych 16 różnych zabójstw. No i co tam się okazuje? No tam się okazuje to, o czym już mówiliśmy, ale teraz to Nielsen sam o tym opowiada, tak? Mówi, że na przykład nie pamiętał właśnie większości imion, nazwisk ofiar. Pamięta dużo szczegółów. Tak, i w ogóle to od razu mi się narzuca znowu Dahmer, że to jest bardzo podobne, nie brzmi, historia jest podobna. Bardzo długie przesłuchanie, pełna gotowość do współpracy, zupełna taka transparentność, co, dlaczego, ile było ofiar. Tylko, że faktycznie w przypadku, i nawet nie wiem, z czego wynika różnica, bo Dahmer chyba zachowywał sobie dokumenty czy coś Tak. takiego, i dlatego było łatwiej. Ale faktycznie to jest ciekawe, że Nielsen. No praktycznie żadnego nazwiska nie był w stanie podać. Chyba tych. Nie, niektórych był, bo O'Kendona był w stanie podać. Chyba tych pierwszych tak, ale on faktycznie mówi, że wyrzucał, że pozbywał się rzeczy osobistych ofiar, więc nie pamiętał. Pamiętał dużo szczegółów, jak ich zabijał, jak oni wyglądali, pamiętał również. Natomiast on nie wie też dlaczego zabijał, i on właśnie to jest ten słynny cytat: myślałem, że to wy mi powiecie, tak? Jak oni zapytali go, dlaczego pan zabijał? Myślałem, że to wy mi powiecie. To też tak brzmi trochę właśnie tak mitomańsko, jakby tutaj Nielsen już tworzył taki mit niezrozumianego wręcz mordercy, artysty mordu wręcz, bo on się tak trochę pozuje na takiego artystę mordu. Tak, tam nawet będą później takie te różne wypowiedzi na jego temat, gdzie on będzie rzucał różne hipotezy, że kiedy się wszystko zaczęło i że to, z czego wynika, i to też jest takie, widać, że mocno jest utkana jego narracja, w której próbuje się zarówno jakby trochę wybielać, trochę budować wokół siebie współczucia i zrozumienia do swojego zachowania, i no jest to No takie wiesz, jak ktoś mitomańskie. pisze 400 stron autobiografii, plus 52 zeszyty wspomnień, plus nagrywa się na kasety, to chyba ma coś do powiedzenia na swój temat. Ale widać, nie doszedł do tego jednak, dlaczego zabijał. Co on tam jeszcze opowiada? Mówi tak, mówi, że nie planował tych zabójstw, morderstw. Mówi, że to ta decyzja była podejmowana zawsze na kilka sekund przed, co raczej można łatwo obalić, i co będzie też poruszane potem na oficjalnej rozprawie już, więc do tego jeszcze wrócimy. No mówi, że właśnie nie uprawiał z nimi seksu per se, Bez penetracji. ponieważ oni, tak to miałam na myśli mówiąc per se. Mówił, że oni byli zbyt piękni i zbyt idealni na takie rzeczy, i nawet powiedział, że jak zobaczyłem ciało O'Kendona, to prawie się rozpłakałem. Ale nie chodziło mu o to, że jak zobaczył jego zwłoki, to się rozpłakał, ponieważ o mój Boże, co ja zrobiłem? Nie, po prostu rozpłakał się ze wzruszenia, jaki ten O'Kendon był piękny. Więc to jest kolejna taka historia. Ale miał Nielsen takie fascynacje, nie? Z muzyką, właśnie ze sztuką i akurat tutaj coś może być w tym, że to uderzało w jakąś jego dziwną taką,
wrażliwość, powiedzmy, i łatwo się wzruszał, No czy... tak, no pisał wiersze, komponował muzykę, słuchał muzyki nawet klasycznej w wojsku, dlatego koledzy mówili, że był trochę dziwny. Co on jeszcze mówił? No, mówił, że w tym starym mieszkaniu zwłoki trzymał długo. Do tego nawet momentu, kiedy, znaczy do tego nawet, ja, one już się rozkładały dosyć na poważnie, tam larwy wiemy, że się zaległy w tych zwłokach i mówi, że też nakładał im makijaż, żeby ukryć ślady rozkładu, natomiast no ja niestety nie znam się na makijażu, ale nie wiem, jak bardzo można ukryć makijażem ślady rozkładu 7-miesięcznych zwłok. Myślę, że to może być ciężkie. Tak. I to też mnie zastanawia, co to mówi o jego stanie psychicznym, bo z jednej strony na przykład nekrofilia jako ta pełna potrzeba kontroli i że ten obiekt jest nieruchomy, to jest jedna strona medalu, ale druga, że właśnie gdzie jest ten, to samo z Dahmerem, gdzie jest ten ludzki, naturalny odruch, nawet wręcz zwierzęcy odruch odrzucenia od tego zapachu, od tego widoku, bo okej, on tam faktycznie rzucał jakieś odświeżacze powietrza, coś tam robił, ale no mimo wszystko te zwłoki gniły i to był straszny fetor. Ale on mówi, że on często wymiotował. On akurat to miał trochę i dlatego też mówi, że musiał się totalnie upijać, zanim zaczął ćwiartować te zwłoki i mówi, że często właśnie wymiotował. Ale mieszkał na tych zwłokach, że tak powiem. Tak. No, taka historia. No ale to może można się przyzwyczaić do smrodu. No, ktoś powiedział, że nie, tak mi Nie? się, to nawet, a nie, że nigdy nie zapomnisz tego zapachu, to chyba tak powiedziała Tak. jakaś biegła sądowa. Tak. No opowiadał też o tym, jak, że gotował te głowy, żeby pozbyć się mózgu i skóry, że te trzy ciała w nowym mieszkaniu, o czym też już mówiliśmy, że je poćwiartował dosyć szybko, około tygodnia po tych morderstwach. No i te miękkie tkanki właśnie, że on jest, znaczy no nie tylko, bo też małe kostki spuszczał w toalecie, a w starym mieszkaniu wyrzucał je za płot. Tak. To tam też wspominaliśmy, żeby te zwierzęta tam leśne to zjadły. I też zapytany o to, czy miał wyrzuty sumienia, on powiedział, nie odpowiedział wprost, czy tak i nie. Powiedział tylko, że chciałbym móc przestać, ale nie mogłem, ponieważ nie miałem innej radości ani dreszczyku w życiu. Więc to była jego odpowiedź na temat tego, czy miał wyrzuty sumienia. Czy coś jeszcze Miał ważnego wyrzuty powiedział? sumienia? Myślę, że on nie. Mi się też Myślę, wydaje. że o ile Dahmer faktycznie chyba Coś miał na kształt? coś na kształt, jakieś tam lekkie, tak, to on chyba raczej nie. No, ale to przy diagnozach może poruszymy bardziej. I też taki cytat z Nielsena. On powiedział, że. A, bardzo ważne, bo on bardzo podkreślał, że samo zabijanie nie sprawiało mu żadnej przyjemności, że to było dla niego nieprzyjemne. I nawet taki cytat jest, że zwłoki są jak brudny talerz po uczcie, co trochę jakby mija się ze wszystkim, bo chyba jest zupełnie na odwrót, tak? U Nielsena w zasadzie te zwłoki były pełnym talerzem przed ucztą trochę. Więc nie wiem, czemu to miałoby akurat służyć, że to miał być dowód na to, że mu nie sprawiało przyjemności. No okej, no nie sprawiało mu, jestem to w stanie uwierzyć. Tak, szczególnie, że wybierał też taką metodę niesadystyczną, powiedzmy, zabijania, to duszenie. No, to jest takie to. Nieprzytomnych często ofiar, no ale. Chyba już wolałabym zostać uśpiona i potem zabita, niż uduszona, a potem utopiona. Jakbym miała tak wybierać. Dobra. 11 lutego zostaje do sądu skierowany oficjalny akt oskarżenia. Nielsen zostaje oskarżony o 5 morderstw, to szóste zostaje jakoś dodane później, i dwa usiłowania. No i Nielsen czeka na rozprawę w więzieniu Brixton, gdzie nie jest za bardzo posłusznym więźniem. Nie chce nosić ubrań więziennych i raz nawet obrzuca funkcjonariusza więziennego zawartością nocnika, za co ląduje w izolacji na 56 dni. Więc był taki troszkę niepokorny. 26 maja zaczyna się rozprawa i to jest rozprawa wstępna w Old Bailey. Old Bailey to jest to miejsce, gdzie panowie noszą te takie śmieszne peruczki. Takie z takim, wiesz, z takimi loczkami, z tym takim, oni tak trochę śmiesznie wyglądają. Początkowo Nielsen jest reprezentowany przez Ronalda Mossa. I Ronald Moss, znaczy oni wszystko ustalają, on mu doradza, żeby Nielsen się przyznał.
przygotowuje tą obronę. Nie wiem, jak wygląda obrona, kiedy się do wszystkiego przyznajesz, no ale tak. Natomiast Nielsen zwalnia Mossa, potem go znowu zatrudnia, potem go znowu zwalnia, bo nawet w pewnym momencie Nielsen planuje bronić się sam, co przypomina nam bardzo innego seryjnego mordercę, który też bronił się sam. Też z różnym skutkiem. No raczej z marnym skutkiem, skoro wylądował na krześle. Mowa o Tedzie Bundym oczywiście. Na 5 tygodni przed rozprawą Nielsen zwalnia ostatecznie Mossa i teraz jego obrońcą jest Ralph Hinds, który doradza mu z dobrym skutkiem, bo tak się dzieje, żeby Nielsen nie przyznawał się do winy ze względu na ograniczoną poczytalność. I jak to dalej będzie wyglądało wszystko, jak będzie przebiegać rozprawa, o tym już sobie porozmawiamy następnym razem. A dzisiaj to tyle. Jedyne co jeszcze pamiętajcie, o czym chcemy Wam zawsze przypominać na końcu, to jest to, że byście nam zostawili komentarz, czy macie jakieś pytanie do tego, co widzieliście, czy to chcielibyście innego może zobaczyć, coś więcej. Pamiętajcie o łapkach w górę, o żaróweczkach, subskrypcjach, serduszkach i innych rzeczach, które tam można kliknąć, jak i o szerowaniu i rozsyłaniu do znajomych. No i chyba to tyle. Wracamy już za tydzień z kolejną częścią. Pa! Pa!